na wieki trwać. Jezus zwyciężył, Jezus zwyciężył, Jezus zwyciężył, przelał krew. Jezus zwyciężył, Jezus zwyciężył, Jezus zwyciężył, przelał krew. Kochani przyjaciele, śpiewam o Jezusie, którego poznałam osobiście. Śpiewam o Zbawicielu, którego zbawienie przyjęłam osobiście. Dzisiaj wiele osób, wielu ludzi przelewa krew za wolność. Ale ta krew tak naprawdę jest przelana na marne, ponieważ od wieków, odkąd Kain zabił Abla, na ziemi nie było ani jednego dnia pokoju. Zawsze ktoś przelewa krew za wolność. Zawsze ktoś przelewa krew za wolność. Ale to jest nieskuteczna ofiara, bo zaraz potem wybucha kolejna wojna. Tylko dlatego, że w sercu człowieka, w głębi człowieka jest wieczne nienasycenie, jest egocentryzm. I to jest powód wszystkich wojen, które się toczą na zewnątrz, na ziemi, i wszystkich wojen, które się toczą w tobie. W tobie toczy się wieczna wojna. Dopóki nie poznasz Boga, który jest Zbawicielem, który cię wypełni sobą, swoją miłością, swoim poczuciem bezpieczeństwa, swoim zaopatrzeniem, tak będzie. Bóg nie stworzył człowieka do takiego funkcjonowania. Nie stworzył człowieka do tego, żeby człowiek był oddzielony od Niego. On stworzył ciebie do relacji ze sobą, do bliskiej relacji. I nie mówię tutaj o Bogu, którego utożsamiasz sobie z rzeźbioną figurką. Nie mówię o Bogu, którego utożsamiasz sobie z jakimś obrazem, z przyklękaniem w kościele, z kadzidłem, albo z braniem opłatka, albo ze spowiedzią u księdza. Nie mówię o takim Bogu. Mówię o prawdziwym Bogu. Mówię o żywym Jezusie Chrystusie, którego każdy człowiek może dzisiaj poznać. Ponieważ Jezus, znany też jako postać historyczna, był tutaj na ziemi, jest najbardziej udokumentowaną postacią, ale nie o tym historycznym Jezusie chcę ci powiedzieć. Chcę ci powiedzieć o zmartwychwstałym, o tym, który nie tylko w ciele tutaj wbił na ziemię i wziął twoją winę, twój grzech na twoje ciało, oddał swoje życie z premedytacją, zaplanował swoją śmierć, a potem powstał z martwych. I ja spotkałam zmartwychwstałego. Przez 30 lat żyłam jako ateistka. Żyłam jako osoba poniżona. Żyłam jako osoba, która była wewnątrz bardzo mocno związana różnymi rzeczami, różnymi nałogami, ale tak naprawdę chciała bardzo zasłużyć na uznanie innych ludzi. W ten sposób żyłam. Robiłam karierę tylko po to, żeby zasłużyć na uznanie innych ludzi. Nie chciałam mieć dziecka ze swoim mężem, żeby nie stracić kariery, żeby nie stracić tego tytułu przed nazwiskiem, więc zabiłam swoje dziecko. Zdradzałam swojego męża z innymi mężczyznami tylko po to, żeby poczuć, że mój mąż jest zazdrosny, bo to było dla mnie dowodem tego, że on mnie kocha. W ten sposób żyłam. Bóg nie był dla mnie żadną istotną rzeczą. Absolutnie. W ogóle nie myślałam o tym, że Bóg jest. Generalnie myślałam, że religia jest opium dla ludu i że to jest wymysł po to, żeby manipulować innymi. Ale w pewnym momencie, kiedy doszłam do kresu swoich sił, zawołałam do Jezusa Chrystusa, do żywej osoby, odważyłam się uwierzyć w to, że Bóg jest żywy, że On jest prawdziwy i że rzeczywiście może zmienić moje życie. Odważyłam się w to uwierzyć, ponieważ 16 lat wcześniej głosiła mi tego Jezusa moja koleżanka w liceum. Powiedziała, że to jest realna osoba i że ona, właśnie ta osoba, Bóg Święty, Jezus Chrystus, odmienił jej życie, że ona go poznała osobiście. Przez kilkanaście lat ignorowałam tą informację, ale w pewnym momencie zawołałam do Jezusa. I kiedy go zawołałam, do mojego wnętrza, do mojego serca, do ducha weszła miłość. Weszła miłość, potężna miłość.
Bo miłość, kochani, to nie są motyle w żołądku, to nie jest seks dobry. Miłość jest wtedy, kiedy druga osoba kładzie za ciebie życie. I to zrobił Bóg. Jezus Chrystus położył za ciebie życie. On zrobił to osobiście dla ciebie. To jest dowód miłości, który On złożył. I to jest rzecz, której nie można zlekceważyć. Bo jeżeli to zlekceważysz, to w takim stanie, w jakim teraz jesteś, w tym stanie nienasycenia, egocentryzmu, w tym stanie lęku, w stanie lęku o siebie samego, w tym stanie niepewności, pójdziesz w wieczność, jeśli twoja biologiczna egzystencja na tym świecie się skończy. Twoja egzystencja jako duszy, czyli psychiki, się nie skończy, ponieważ jesteś żywą, wieczną istotą. Twoje ciało się skończy, ale twoja dusza i duch się nie skończy. Jesteś nieskończony i od ciebie tutaj na tej ziemi zależy, dokąd zmierzasz. Bóg już wszystko zrobił w Jezusie Chrystusie. Zapewnił ci moc do tego, żebyś mógł się pojednać z Nim, żebyś mógł stać się z Nim jedno w swoim duchu, w swojej głębi, żebyś mógł Go zaprosić w realny sposób i żebyś mógł być z Nim w wiecznej relacji. On to zrobił. Zrobił, zginął tak tragiczną, potężnie tragiczną śmiercią dla ciebie, ze względu na to, że nie było żadnego innego wyjścia. To człowiek zgrzeszył. Człowiek tutaj spartolił sprawę na tej ziemi. Człowiek dał się oszukać. I człowiek musiał tutaj przyjść i odkręcić całą sytuację. I Bóg zrezygnował ze swojej boskości, żeby stać się człowiekiem i odkręcić wszystko. Wziął ten błąd na siebie. Poniósł karę śmierci. To tak, jakbyś teraz siedział w celi śmierci, a ktoś by ci zaproponował, że umrze za ciebie, żebyś ty mógł wyjść i żyć dalej. On to właśnie zrobił, z premedytacją, bez znieczulenia, bez żadnego znieczulenia. Ponieważ tylko w ten sposób mógł ciebie uratować. I to jest dowód miłości, jaką Bóg ma dla ciebie. Bóg cię kocha. W Jezusie Chrystusie okazał tą miłość, w ten sposób cię pokochał i dał ci ten sposób ratunku. W ten sposób możesz jeszcze dzisiaj zawołać do tego Jezusa, o którym ci świadczę, że jest żywy, realny i prawdziwy. On podniósł moje życie. Podniósł moje życie. Nie jestem już tą samą osobą, którą byłam, o której opowiadałam. Nie jestem już tą, która zdradza. Nie jestem już tą, która trzęsie się o własny tyłek. Nie jestem już tą, która się tak naprawdę chce przypodobać każdemu człowiekowi. Nie jestem już tą osobą. Jestem nowym stworzeniem. Żyję na wieki. Jestem połączona z Bogiem. Idę do nieba. Mam pewność. Mam pewność na tym niepewnym świecie. Nie trzęsę się o swój tyłek, kiedy słyszę wieści o wojnach. To nie jest moje miejsce. Ja jestem tutaj tylko i wyłącznie przejazdem. Przechodniem jestem. I jestem tutaj dzisiaj, żebyś usłyszał o tym, że jest ratunek. Że jest ratunek. Że jest ratunek ze znikomości życia. Jest ratunek z egocentryzmu. Możesz nie być egocentrycznym człowiekiem. Możesz nie mieć pustki w sercu. Możesz nie mieć tego wszystkiego, co skłania cię do tego, żeby jak najwięcej się nachapać na tym świecie. A i tak wiesz, że nic cię nie zaspokaja. Możesz nie mieć lęku. Możesz być pewien. Możesz być pewien. Ta ziemia idzie na zatracenie, ponieważ człowiek takie rządy tutaj prowadzi. Ale moje królestwo, które nie jest tego świata, nie ginie. Moje królestwo trwa na wieki. Jestem córką Boga i to jest dla każdego. Każdy człowiek może pojednać się przez Jezusa Chrystusa z Bogiem i stać się dzieckiem Bożym. Jeśli słyszałeś taką teorię, że wszyscy są dziećmi Bożymi, to jest bzdura.
Dzieckiem Bożym może się stać tylko ten, kto rzeczywiście zechce, żeby ten Bóg stał się jego Ojcem. A to się dzieje tylko przez to, że przyjmiesz ofiarę Jezusa Chrystusa. Tylko przez ofiarę Jezusa możesz być zbawiony. Tylko przez to, że uznasz, że to jest naprawdę Bóg. Tylko przez to, że przyjdziesz do Niego i powiesz: nie znam Ciebie, ale chcę otworzyć swoje życie na Ciebie. Chcę Cię poznać. Jeśli jesteś prawdziwy, to objaw mi się. Jeśli tak powiesz do Boga, gwarantuję Ci, że On Ci się objawi. Byłam ateistką i w ten sposób powiedziałam do Jezusa. W ten sposób uwolniłam swoją wiarę, w ten sposób. To jest nic wielkiego. Każdy człowiek ma ziarno wiary w swoim sercu. Każdy człowiek. Pojednanie z Bogiem jest na wyciągnięcie Twojej decyzji. To jest tak, jak związać się z kimś węzłem małżeńskim. Kiedy stawałam na ślubnym kobiercu z moim mężem, jeszcze wtedy nie mężem, to otworzyłam się po prostu na tego człowieka. Powiedziałam: tak, chcę mieć tego człowieka w swoim życiu. Chcę związać z nim swoje życie. Tak samo jest między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a Jezusem. To samo możesz zrobić, możesz podjąć tą decyzję. Możesz zechcieć poznać Go takim, jakim jest, a zaświadczam Ci, że On jest prawdziwy. Nie stałabym tutaj, nie stałabym tu w tym miejscu, nie mówiła Ci o Nim. On uzdrawia. Kiedy zamieszkał we mnie Święty Duch, moje życie zyskało moc. Uzdrawiam chorych. Uzdrowiłam kobietę z chłoniaka mózgu. Uzdrowiłam człowieka z raka trzustki. Uzdrawiam swoje dzieci z każdego przeziębienia. Nie chodzą na żadne zwolnienia. Od lat nie byliśmy w ogóle w żadnej przychodni. Nie użyłam żadnych leków. Bóg jest realny i Bóg jest Bogiem mocy. Jeśli dzisiaj na tym miejscu jest ktokolwiek chory, jeśli jesteś chory, cokolwiek masz, cokolwiek Ci dolega, czy jakakolwiek kontuzja, czy jakaś zdiagnozowana choroba, która dla lekarzy jest nieuleczalna, możesz podejść do mnie, położę na Ciebie ręce, pomodlę się i choroba będzie musiała odejść, ponieważ na krzyżu Golgoty Jezus rozprawił się z każdym przejawem śmierci, z każdą chorobą. On wziął to wszystko na swoje ciało, ponieważ następstwem grzechu, czyli błędu, jest zawsze zniszczenie. Grzech przynosi zniszczenie, zniszczenie do Twojego życia i wiesz, że wszystko niszczeje tak naprawdę. Ale Jezus to wszystko wziął i na Jego imię, Jego mocą, każda choroba może być wygnana z ciała człowieka. Uwalniam od demonów. Jeśli masz jakiekolwiek zniewolenia, mogę się pomodlić. Zwiążę demony i wyrzucę z Ciebie. Będziesz wolny od zniewolenia. Będziesz wolny od tego przymusu, które Cię popycha do rzeczy, których nie chcesz robić. To jest realne. Bóg jest realny. Bóg to Jezus Chrystus. Z tym Cię zostawiam. Chcę, żebyś wiedział, że w jakimkolwiek jesteś dzisiaj miejscu, czy uważasz się za dobrego, czy uważasz się za skończonego, do którego już Bóg tak naprawdę nie pomoże, to chcę Ci powiedzieć, że nie ma takiego miejsca, z którego Bóg nie wyciągnąłby człowieka. Możesz być w rynsztoku, a możesz być na szczycie kariery. Wszystko jedno. Bez Niego giniesz. I imię Jezus ma moc. I możesz Go dzisiaj zawołać i stać się nowym człowiekiem, połączonym na wieki z Bogiem i uratowanym, pewnym swojej przyszłości. Tego Ci życzę.